Poświęciliśmy już trochę czasu na omówienie węglowodorów. W tym nagraniu zastanowimy się, jakie związki chemiczne możemy otrzymać z węglowodorów w wyniku zmiany niektórych atomów wodoru w cząsteczce innymi atomami albo grupami atomów. To nagranie poświęcimy małemu przeglądowi tzw. grup funkcyjnych. Podstawienie atomów wodoru w cząsteczce węglowodoru poszczególnymi grupami funkcyjnymi bardzo zmienia właściwości fizyczne i chemiczne cząsteczek. Zacznijmy od prawdopodobnie najbardziej popularnej grupy funkcyjnej – grupa hydroksylowa. Składa się ona z atomu tlenu i atomu wodoru. Pochodne węglowodorów, które zamiast jednego atomu wodoru zawierają w swojej strukturze grupę hydroksylową, to alkohole. Mamy tu cząsteczkę etanu. Jeśli jeden atom wodoru zamienimy na grupę hydroksylową, to otrzymujemy etanol, alkohol. W nazwach alkoholi pojawia się końcówka ol. Jak grupa hydroksylowa wpływa na właściwości cząsteczki? Otóż w cząsteczce mamy teraz obecny atom tlenu, który jest silnie elektrojemnym atomem. Elektrojemność atomu tlenu jest większa niż elektrojemność atomu wodoru, przez co wiązanie tlen-wodór w grupie hydroksylowej jest przesunięte w kierunku bardziej elektrojemnego atomu, czyli w kierunku atomu tlenu. W wyniku przesunięcia chmury elektronowej tworzącej wiązanie w kierunku atomu tlenu na tym atomie zostaje skumulowany cząstkowy ładunek ujemny. Natomiast na atomie wodoru otrzymujemy cząstkowy ładunek dodatni. W wyniku separacji ładunków grupa hydroksylowa ma charakter polarny, przez co dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach polarnych, w tym w wodzie. Węglowodory w swojej strukturze mają tylko wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, więc mają budowę niepolarną. Kiedy węglowodór zostanie przekształcony w alkohol, uzyskuje grupę o budowie polarnej, która powoduje, że odpowiednio krótkie cząsteczki alkoholi, w przeciwieństwie do ich węglowodorowych odpowiedników, są rozpuszczalne w wodzie. Jest to bardzo istotna różnica we właściwościach fizycznych. Alkany zawierające od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce w warunkach pokojowych mają gazowy stan skupienia. Natomiast alkohole o takiej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce to ciecze. Zmiana jednego atomu wodoru grupą hydroksylową powoduje tak duże różnice we właściwościach fizycznych cząsteczek. To, czy dany alkohol rozpuszcza się, czy nie rozpuszcza się w wodzie, zależy od długości łańcucha węglowodorowego. Im dłuższy łańcuch, tym większa liczba wiązań niepolarnych w cząsteczce, a przez to, pomimo polarnej grupy, alkohol zaczyna być nierozpuszczalny w wodzie. Na rozpuszczalność wpływa fakt, iż między atomami tlenu i wodoru w grupie hydroksylowej, a atomami tlenu i wodoru w cząsteczce wody, tworzą się wiązania wodorowe. Zostańmy jeszcze chwilę przy grupie hydroksylowej. Jest ona charakterystyczną grupą nie tylko dla alkoholi, ale także dla innej grupy związków chemicznych, dla fenoli. W odróżnieniu od alkoholi, w fenolach grupa hydroksylowa jest przyłączona nie do łańcucha węglowodorowego, a do pierścienia aromatycznego. Pomimo identycznej grupy funkcyjnej, obecnej w alkoholach i fenolach, wpływ reszty węglowodorowej na właściwości tych grup związków jest duży. Wynika to z różnicy energii wiązania węgiel-tlen w alkoholach i fenolach. Łatwiej jest oderwać stosunkowo słabo związaną grupę wodorotlenkową w alkoholach. Dlatego alkohole łatwiej ulegają reakcjom podstawienia grupy wodorotlenkowej, np. przez atom fluorowca, aniżeli w fenole. Dlatego alkohole łatwiej ulegają reakcjom podstawienia grupy wodorotlenkowej, np. przez atom fluorowca, niż fenole. Silne oddziaływanie elektronów zdelokalizowanych w pierścieniu i wolnych elektronów tlenu w cząsteczkach fenoli powoduje, że jest niewiele reakcji, w których następuje oderwanie i podstawienie grupy wodorotlenkowej. Alkohole i fenole wykazują pewne właściwości kwasowe. Jednak fenole są mocniejszymi kwasami od alkoholi. Świadczy o tym na przykład fakt, iż fenole ulegają reakcji dysocjacji w wodzie, natomiast alkohole nie ulegają temu procesowi. Tutaj narysowałam wzór strukturalny bardzo rozpowszechnionego związku chemicznego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to dość skomplikowana cząsteczka. Ten wzór strukturalny przedstawia łańcuchową formę cukru prostego, fruktozy. Jeśli tą cząsteczkę umieścilibyśmy w wodzie, to przeszła ona by w formę pierścieniową.
Fruktoza zawiera wiele grup wodorotlenowych, a mimo to nie jest cząsteczką zaliczaną do alkoholi. Okazuje się, że większe znaczenie ma fakt, iż poza tymi grupami mamy jeszcze atom tlenu połączony z atomem węgla za pomocą podwójnego wiązania. Jest to grupa karbonylowa. Grupa karbonylowa składa się z silnie elektroimnego atomu tlenu połączonego z atomem węgla znajdującym się przy innym atomie węgla lub przy atomie wodoru. Atom węgla jest mniej elektrojemny od atomu tlenu. W wyniku tego następuje separacja ładunków w tym obszarze i ponownie mamy do czynienia z powstaniem częściowego ładunku ujemnego na atomie tlenu. Natomiast częściowy ładunek dodatni znajduje się na mniej elektrojemnym atomie węgla. Tego typu związki chemiczne mają duże znaczenie w syntezie organicznej, ponieważ taki atom węgla, który ma na sobie skumulowany częściowy ładunek dodatni, jest idealnym miejscem do tzw. ataku, czyli przyłączenia nukleofila. W tym miejscu dojdzie do tworzenia wiązania chemicznego. Inną bardzo istotną grupą jest grupa karboksylowa. Taką grupę możesz spotkać na przykład w tym związku organicznym. Jest to pochodna etanu. Podobnie jak w cząsteczce etanu, znajdują się tu dwa atomy węgla. Jednak zamiast atomów wodoru przy jednym z atomów węgla, mamy do czynienia z atomem tlenu i grupą hydroksylową, połączoną z terminalnym atomem węgla. Takie połączenie nazywa się grupą karboksylową. Jest to grupa kwasowa w związkach organicznych. W roztworze wodnym ta grupa w łatwy sposób odłącza kwaśny proton. Przejdźmy do kolejnej cząsteczki. Jest to wzór strukturalny cząsteczki aminokwasu. Jedną z istotnych podgrup aminokwasów są aminokwasy białkowe. Aminokwasy białkowe, jak sama nazwa mówi, wchodzą w skład białek. Przeanalizujmy grupy funkcyjne, jakie znajdują się w cząsteczce tego aminokwasu. Tu mamy do czynienia z grupą hydroksylową. A tuż obok niej, przy tym samym atomie węgla, znajduje się grupa karbonylowa. Sumarycznie, obie te grupy dają grupę karboksylową. Przejdźmy do kolejnej grupy funkcyjnej. Tu, do atomu węgla jest przyłączony atom azotu z dwoma atomami wodoru. Jest to grupa aminowa. W tej cząsteczce mamy dwie grupy funkcyjne. Grupę aminową i grupę kwasową. Stąd nazwa cząsteczki – aminokwas. Aminokwasy w roztworze wodnym często występują w postaci tzw. jonu obojnaczego. Jak już wiesz, grupa karboksylowa z chęcią odszczepi w środowisku wodnym kwaśny proton. Natomiast w grupie aminowej atom azotu posiada jedną niewiążącą parę elektronową. Taka para elektronowa w roztworze wodnym będzie przyciągać do siebie odszczepiony kation wodoru. W wyniku tego procesu cząsteczka aminokwasu będzie miała w roztworze wodnym zarówno część obdarzoną ładunkiem dodatnim, jak i część obdarzoną ładunkiem ujemnym. Kolejną grupą, jaką można wyróżnić w tej cząsteczce, jest grupa węglowodorowa. Jeśli określisz, który łańcuch w cząsteczce jest łańcuchem głównym, to pozostałe węglowodorowe elementy to grupy boczne. Tu mamy łańcuch główny, więc tutaj znajduje się grupa boczna. Jest to grupa z jednym atomem węgla, grupa metylowa. Grupy węglowodorowe są niepolarne, także będą utrudniać rozpuszczanie cząsteczek w wodzie, a wpłyną na wzrost rozpuszczalności w rozpuszczalnikach niepolarnych, takich jak na przykład benzyna. Przejdźmy do ostatniej poruszanej w tym nagraniu grupy funkcyjnej. Grupa tiolowa. Zbudowana jest podobnie do grupy hydroksylowej, z tą różnicą, że zamiast atomu tlenu w grupie tiolowej jest obecny atom siarki. Jednak atom siarki ma niższą elektrojemność niż atom tlenu, co powoduje, iż w grupie tiolowej wiązanie siarka-wodór jest mniej spolaryzowane niż wiązanie tlen-wodór w grupie hydroksylowej. A co za tym idzie? Grupa tiolowa tworzy słabsze wiązania wodorowe z cząsteczkami wody. Przez to tiole mają niższą temperaturę wrzenia i gorzej rozpuszczają się w wodzie niż alkohole o porównywalnych masach cząsteczkowych. W tym nagraniu przedstawiłam Ci kilka wybranych grup funkcyjnych. Mam nadzieję, że widzisz już, iż dana grupa funkcyjna bardzo wpływa na właściwości cząsteczki, w której się znajduje.